Istnieje pewna maleńka różnica między kobietą a mężczyzną dotycząca sposobu podejścia do seksu. To znaczy, zauważyłem niezwykłą rzecz, że kobiety mają nieco inne potrzeby, które zaspokajają przy użyciu seksu, niż mężczyźni. Mężczyźni mają potrzeby różnego rodzaju i starają się je zaspokoić przy użyciu seksu. I to są takie potrzeby, jak chociażby potrzeba radości, zadowolenia, potrzeba spełnienia, potrzeba zmniejszenia tego napięcia erotycznego, które uderza do głowy i nie tylko do głowy. Potrzeba zabawy czasami nawet. Facet potrzebuje nawet się zdarza, że facet potrzebuje w tym seksie czegoś takiego jak odczuć jedność, wspólnotę, całość. I to są takie zasadnicze potrzeby, które ten mężczyzna realizuje przy użyciu seksu. Natomiast kobieta, z kobietą jest nieco inaczej, bo taka kobieta, jak się decyduje, ma chęci na seks, to ten seks nie jest seksem samym w sobie, jest to drogą przede wszystkim do odczucia miłości, bliskości, jedności, do odczucia tego, że się jest kochaną, do odczucia ciepła. Kobieta bardzo często przez seks chce poczuć ciepło. Może to dzięki tej kołderce, a może jeszcze dzięki czemuś innemu. I ten seks w oczach kobiety też wygląda inaczej, ale wróćmy na razie do tych potrzeb. I ponieważ są różne potrzeby, które różnią mężczyznę od kobiety, zaspokajane przy użyciu seksu, dlatego ten seks z jednej strony może być bardzo, bardzo satysfakcjonujący dla kobiety, a z drugiej strony wcale nie tak bardzo dla mężczyzny, lub w drugą stronę może być bardzo, bardzo satysfakcjonujący dla mężczyzny, ale niekoniecznie dla kobiety. I dlatego proponuję, że zanim wpadniesz na pomysł, żeby ze swoją partnerką, drogi myślący mężczyzno, żeby ze swoją partnerką przeżyć coś niezwykłego, to dowiedz się, wciągnij ją w rozmowę, co takiego wspaniałego dla niej jest w seksie. A wtedy będziesz trochę bliżej prawdy i będzie ci troszeczkę łatwiej. Ja nie powiem, że dużo łatwiej, ale ciut. A to już będzie przyczynkiem do tego, że będzie na ciebie patrzeć z podziwem. Czyli dokładnie tak, jakbyś chciał.